Cześć, nazywam się Piotrek Konopka i witam Was w kolejnym, 220 już odcinku z cyklu Piotrek Dobra Rada mówi o pracy zdalnej. Dzisiaj powiem kilka słów na temat tego, jak pracę zdalną postrzegają największe korporacje na świecie i jak ciężko im przychodzi się mierzyć z tym, co dzieje się za oknem. Na konferencji, która była prowadzona przez Credit Suisse Group AG, David Solomon, jest to prezes Goldman Sachs Group, powiedział następujące zdania. To nie jest coś idealnego dla nas i to nie jest nowa normalność, to jest odchylenie, to jest aberracja, którą zamierzamy skorygować tak szybko, jak to będzie możliwe. W zeszłym roku Goldman Sachs miał jakąś 1/4 swoich pracowników w Nowym Jorku. Też około 1/4 tych pracowników pracowało w biurach w Londynie, natomiast w Azji pracowała połowa ludzi. Ale oczywiście jesienno-zimowa sytuacja z koronawirusem spowodowała, że ci pracownicy musieli wrócić do pracy zdalnej. Natomiast Solomon mówi, że to jest tylko rzecz tymczasowa i musimy się skupić na tym, żeby odwrócić ten trend. I David Solomon powiedział równocześnie, że nie chce mieć kolejnej grupy ludzi, którzy pojawiają się po raz pierwszy do pracy w swojej pierwszej pracy w Goldman Sachsie w ciągu tego roku i żeby ci ludzie nie mogli pracować zdalnie. Jak widać, firmy, które są mocno zakorzenione w starej gospodarce, które nie akceptują tego nowego trybu pracy, chcą właśnie powrotu do starego, takiego stacjonarnego trybu pracy, takiego nazwijmy prawie że XIX-wiecznego. Słyszałem o jednym prezesie banku w Polsce, który mówił do niedawna, że praca zdalna zostanie wdrożona po jego trupie i że nigdy na tą pracę zdalną nie pozwoli. Jak widać, myślenie, które można było dostrzec w wywiadzie właśnie Davida Solomona, również istnieje w Polsce. Zobaczymy, jak to będzie w praktyce. Szczepionki istnieją, szczepionki się pojawiają i są wprowadzane do społeczeństwa. Natomiast widać, że wirus mutuje i mutuje także w stronę takich szczepów, które są na takie szczepionki oporne. Także zobaczymy, jak ta praca zdalna będzie wyglądała i oby nie było tak jak w filmie Michaela Baya Songbird, który rozpoczynał się słowami: jest rok 2024, jest COVID-23 z nami i trwa 253 tydzień lockdownu. Dzięki serdeczne, do zobaczenia i usłyszenia w poniedziałek. Na razie.